Cześć, tu MacGuffin. Ze względu na wyciek ropy setki morskich stworzeń wylądowały na brzegu. Wśród nich miejscowy rybak znalazł syrenę i postanowił schronić ją u siebie w domu. Dziś pokażę wam serię antologii horrorów o zjawiskach nadprzyrodzonych pod tytułem Monsterland. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Po tysiącach litrów wycieku ropy, bezpośrednio do morza, setki stworzeń morskich wylądowało na brzegu. Kiedy rybak zobaczył coś dziwnego, pokrytego ropą, zbliżył się i zorientował się, że to syrena. Bez wątpienia zdecydował się zabrać tak rzadkie znalezisko do domu. Wioska rybacka Palacios boryka się z ekologiczną katastrofą, wyciekiem ropy na morzu. Miejscowi rybacy są bez pracy od roku, od kiedy toksyczne substancje rozprzestrzeniły się na setki mil, codziennie zabijając mieszkańców morza. Aby zapobiec kryzysowi gospodarczemu i odzyskać swoje miejsca pracy, rybacy biorą udział w usuwaniu zanieczyszczeń na morzu. Jeden z najlepszych żeglarzy wybrzeża, Oksywie Szarko, staje się kolejną ofiarą wycieku ropy. Podczas sprzątania wdycha dużą ilość rozpylonego środka dyspergującego i wypada za burtę, otrzymując oparzenia chemiczne na części ciała. Po tym tragicznym wypadku mężczyzna zostaje niepełnosprawny i może oddychać tylko przy pomocy zbiornika tlenowego. Szarko ciężko znosi tę tragedię, ponieważ teraz życie na morzu zostało mu odebrane. Zdolnego rybaka, który zdobył swój przydomek łapiąc ryby tak łatwo, jak wielki rekin, staje się izolowanym, wyobcowanym, z którego szydzą jego byli koledzy. Codziennie spacerując wzdłuż wybrzeża, Szarko znajduje martwe ptaki i ryby pokryte gęstą warstwą ropy. Wysyła je do biura głównego firmy naftowej, odpowiedzialnej za wyciek ropy. Mimo utrzymującego się zagrożenia, senator zapewnia mieszkańców, że morze zostało dokładnie oczyszczone z chemikaliów. Bezwładni rybacy gromadzą się w barze i rozmawiają o swoich wcześniejszych przygodach na morzu. Szarko również wchodzi do baru i słucha w ciszy opowieści swoich byłych kolegów. Jeden z mężczyzn z pasją opowiada, jak załoga się zgubiła, a stado głodnych syren otoczyło ich łódź. Aby uczynić opowieść bardziej intensywną, opisuje, jak syreny wciągnęły go za burtę i zaczęły obgryzać kawałki mięsa z jego ciała. Goście baru podchodzą sceptycznie do jego opowieści, ale mężczyzna odsłania tors i pokazuje ślady ugryzień. Rybacy przygotowują się do nowego sezonu połowów, który rozpoczyna się jutro. Szarko postanawia przełamać milczenie i mówi rybakom, że w tym roku nie będzie ryb, ponieważ woda w zatoce nadal jest pełna pozostałości ropy. Razi im, żeby nie pokładali wielkich nadziei, i twierdzi, że wszystko, co senator mówi o czyszczeniu morza, to zwykłe kłamstwo. Rybacy nie biorą Szarko poważnie, uważając, że mówi to z nienawiści. Po wyjściu z baru Szarko siada w swoim samochodzie, pogrążony w smutku. Jego były kolega z załogi, Breezy, puka do jego drzwi i prosi o pożyczenie łodzi. Wcześniej wydał Szarko za zbuntowanie i od tego czasu nie ufa jednak swojemu byłemu partnerowi, więc odmawia mu przysługi. Następnego dnia rybacy pływają na morze, podczas gdy Szarko siedzi w domu i słucha ich rozmów za pomocą radia nadawczego. Pomimo ostrzeżeń mężczyzny, wszyscy z radością oczekują dużej zdobyczy, czując złość i bezradność. Szarko traci panowanie i wyłącza odbiornik. Mężczyzna udaje się ponownie na brzeg zatoki, gdzie znajduje martwą rybę wyrzuconą na brzeg. Zabiera rybę jako dowód i właśnie jest o krok od odejścia, kiedy nagle zauważa ogromną płetwę czegoś w oddali, wystającą zza skał. Szarko postanawia sprawdzić, jakie inne martwe stworzenia zostały wyrzucone na brzeg i zbliża się do skał. Patrząc na swoje znalezisko, rybak zdaje sobie sprawę, że znalazł prawdziwą syrenę i cofa się w przerażeniu. Po przezwyciężeniu szoku, mężczyzna postanawia sprawdzić, czy syrena żyje i szturcha ją patykiem. Szarko, przepełniony radością, nie otrzymuje żadnej reakcji i postanawia zabrać znalezione stworzenie do domu. W domu Szarko napełnia dno wanny lodem i kładzie martwe ciało syreny. Słychać głosy innych rybaków, którzy w radiu opowiadają o spotykanych jedynie zdeformowanych rybach w oceanie i zaczynają powoli zdawać sobie sprawę, że Szarko miał rację, ale mężczyzna już nie przejmuje się uznaniem swoich kolegów rybaków, ponieważ dziś złapał największy połow w swoim życiu. Teraz czuje się pewny siebie i pełen energii, tak jak przed wypadkiem. Jednak w radosnej euforii Szarko bierze radio pod pachę i zaczyna tańczyć oraz śpiewać przy piosence o córce rybaka. Nagle jego wesołość przerywa telefon. Dzwoni adwokat, oferując udział w zbiorowym pozwie przeciwko firmie naftowej, która spowodowała, że cierpiał w zeszłym roku. Szarko nie słucha adwokata i odkłada słuchawkę. Po rozmowie zapada w depresję i resztę dnia spędza na piciu i oglądaniu telewizji. Szarko zostaje oderwany od ponurego zajęcia dźwiękami dochodzącymi z łazienki. Ostrożnie podkrada się do łazienki i zauważa, że jego znalezisko jest żywe oraz bardzo agresywne. Rybak zamyka drzwi do swojego pokoju po raz kolejny. Raz z uzbrojony w broń wraca do łazienki, gdzie rozjuszona syrena natychmiast go atakuje. Mężczyzna upada i opuszcza broń. Rozpoczyna się szamotanina, podczas której syrena gryzie rybakowi rękę. Ostatecznie udaje mu się wygrać i zdjąć z siebie mityczne stworzenie i rzucić na nią sieć rybacką.
Po umieszczeniu Syreny z powrotem w wannie, Szarko kieruje na nią broń. Syrena spogląda mu prosto w oczy, upaje jego umysł swoim ospałym spojrzeniem. Podlegając uwodzeniu, rybak odkłada broń. Następnego dnia Szarko idzie do supermarketu, aby kupić jedzenie dla Syreny. Po powrocie do domu czyści olej z płetw skrzelowych Syreny, żeby jej łatwiej było oddychać. Następnie przycina siatkę wokół jej ust i oferuje jej wybór jedzenia spośród tego, co przyniósł. Syrena kiwa głową w kierunku steku i zaczyna go objadać z rąk rybaka. Szarko spędza dzień przed telewizorem z puszką piwa w ręku. Tego wieczora postanawia podzielić się swoim czasem wolnym z Syreną i przenosi telewizor do łazienki. Siedząc obok wanny, mężczyzna opowiada swojej gościnie fabułę serialu, który ogląda. Wyznaje, że jego ojciec, imigrant, nauczył się angielskiego od tego programu. Podczas wyznań rybaka Syrena próbuje się podkraść i złapać mężczyznę po cichu, ale on pozostaje czujny. Po pewnym czasie Szarko zasypia w wannie. Syrena odsłania swoje ostre zęby, gotowa zaatakować bezbronnie śpiącego rybaka w każdej chwili. Jednak jej plany związane z jedzeniem ludzkiego mięsa ponownie zostają udaremnione. Tym razem przez intruza, który wtargnął do domu mężczyzny. Okazuje się, że intruzem jest Breezy, silnie odurzony, który próbuje ukraść radio swojemu byłemu szefowi. Szarko krzyczy na włamywacza i każe mu opuścić dom, zanim wezwie policję. Pomiędzy nimi wybucha awantura z powodu stanu zdrowia Szarko. Przeciwnik ma wyraźną przewagę. Gorącą sytuację ratuje Syrena, która uderza swoim ogonem w bok wanny. Breezy udaje się w kierunku wanny, gdzie odkrywa mityczną dziewczynę. Ze zdumienia uspokaja się i mówi Szarko, że może sprzedać swoje znalezisko za dużo pieniędzy. Jednak Szarko jest nieugięty i planuje wypuścić Syrenę z powrotem do oceanu po oczyszczeniu wody z ropy. Były współtowarzysz mówi Szarko, że Syren nie można trzymać w wannie, dlatego buduje prowizoryczne akwarium wewnątrz domu z dostępnych materiałów. Szarko sugeruje swojemu byłemu partnerowi, żeby rzucił narkotyki i został w jego domu, żeby pomóc mu w opiece nad Syreną. Jednak Breezy nie słucha swojego byłego szefa i nadal szczyci się tym, że widział właśnie Syrenę. Wyczuwając coś niepokojącego, Szarko ostrzega go, że nie może nikomu opowiadać o tym znalezisku, bo Syrena będzie ścigana. Sugeruje, żeby znowu pracowali razem jako zespół i zachowali swoje znalezisko w tajemnicy. Breezy pozostaje niezadowolony i przypomina Szarko, że ciągle go ochrzania w przeszłości. Szarko odpowiada, że zachowywał się tak, bo widział w nim prawdziwy potencjał i chciał, żeby coś osiągnął. Po tych słowach Breezy uspokaja się i uśmiecha, ciesząc się, że ktoś widzi w nim w końcu coś dobrego. Pozostawiony sam u sobie Szarko wypuszcza Syrenę do akwarium i ogląda ją jak oczarowany. Później mężczyzna włącza piosenki Franka Sinatry na gramofonie i przygotowuje romantyczną kolację dla dwojga. Wrzuca kawałek steku do akwarium i cytuje scenę z programu, gdzie dwie główne postacie są na randce. Szarko opowiada jej o swoim dzieciństwie, ponieważ on i jego ojciec byli imigrantami. Nie byli dobrze przyjęci w swoim nowym kraju. Ku Klux Klan nawet przychodził do ich domu, grożąc rodzinie i zabraniając im łowienie ryby w oceanie. Mężczyzna smutno przyznaje, że bardzo źle przyjął swoje wypadnięcie za burtę. Czuje, że jego porażka zniweczyła wszystkie starania jego ojca, który walczył o godne życie dla nich. Syrena znów patruje się w Szarko i hipnotyzuje go swoim spojrzeniem. Są przerywani przez pukanie do drzwi. Mężczyzna ostrożnie otwiera je i widzi nieznajomego, którego twarz jest ukryta w cieniu. W zabawny sposób go pyta, czy go poznaje i wychodzi na światło. Przed oczami mężczyzny ukazuje się niewiarygodnie piękna dziewczyna. Dziękuje mu za uratowanie jej życia i z ochotą wchodzi do domu. Zszokowany rybak nie może oderwać oczu od pięknej nieznajomej. Tymczasem Syrena siedzi elegancko w fotelu i przypomina Szarko, że nie skończył jej opowieści o swojej przeszłości. Zszokowany zdaje sobie sprawę, że Syrena zamieniła się w prawdziwą dziewczynę. Sprawdza akwarium i widzi, że jest puste. Dziewczyna mówi, że jest Syreną i dziękuje mu za troskę. Mówi, że firmy naftowe i skorumpowani politycy nie dbają o nich i nie rozumieją, jak przerażające jest widzieć całą tą ropę. Powtarza wszystkie myśli, które codziennie chodzą po głowie mężczyźnie, bo i on był ofiarą obojętności i zaniedbania. Dziewczyna nadal uwodzi Szarko i mówi mu, że jest jedynym dobrym człowiekiem wśród wszystkich. Syrena zbliża się do niego i zdejmuje jego maszynę tlenową. Kładzie dłoń na jego zdeformowanej twarzy, a jego blizny znikają. Po wszystkim dziewczyna się uśmiecha i całuje Szarko. Oczarowany nią oddaje się całkowicie uwodzeniu. Syrena puszcza płytę Sinatry, a oni zaczynają tańczyć razem. Zajmują się miłością, po czym dziewczyna słucha z zachwytem powieści Szarko z jego dzieciństwa. W łóżku Syrena opowiada o przerażeniu, które doświadczają istoty żyjące z powodu wycieku ropy, a mężczyzna wyznaje, że codziennie życzył sobie, żeby umarł tam na oceanie, zanim ją poznał. Zawstydzona dziewczyna mówi, że podobał jej się jego ulubiony program telewizyjny i zaczynają razem cytować sceny z niego. Ich doskonała noc przerywa światło samochodu, które przyjeżdża pod jego dom. Szarko wychodzi na zewnątrz, wyglądając na przestraszonego i widzi, że kilku rybaków z
Izbaru zebrało się na jego posesji. Mówią mu, że miał rację. Cały połów jest nasączony ropą na przestrzeni mil. Rybacy pytają Sharko, czy naprawdę ukrywa syrenę. Sharko zdaje sobie sprawę, że Breezy go znów wmanewrował i wygadał wszystkim o jego znalezisku. Mężczyźni chcą zabrać mu syrenę, argumentując, że muszą wykarmić swoje rodziny. Rybak radzi swoim kolegom, żeby znaleźć inną pracę, bo nie rezygnuje się ze swojego łupu. Po tych słowach mężczyźni stają się jeszcze bardziej agresywni. Sharko udaje, że wyraża zgodę na ich żądania i proponuje im poczekać, podczas gdy sam pójdzie po syrenę. Zamiast tego chwyta naładowany pistolet i kieruje go w stronę rybaków. Próbują uspokoić mężczyznę, ale on nie żartuje i rozkazuje intruzom opuścić swoją posesję. Breezy myśli, że blefuje, ale natychmiast dostaje kulką, która ląduje tuż przed jego stopami w odpowiedzi. Wściekły Sharko krzyczy, że jest królem oceanu i nikt nie odbierze mu syreny. Przerażeni jego zachowaniem rybacy decydują się odejść. Mężczyzna wraca do domu, gdzie syrena pływa w akwarium. Mówi jej, że nikt nie może ich rozdzielić. Sharko opiera dłoń na akwarium i proponuje jej spacer nad oceanem, ulegając radosnej euforii. Zdejmuje maszynę tlenową i stawia drabinkę, opierając ją o akwarium. W jego umyśle pojawiają się obrazy czystego oceanu, mewy swobodnie latające wzdłuż wybrzeża. I on i syrena piknący w kierunku wody w rzeczywistości wyciąga rękę, żeby wyciągnąć syrenę z akwarium. Jednak magiczne stworzenie wciąga Sharko do wody. Płyną ku sobie nawzajem, ale zamiast oczekiwanego pocałunku, syrena gryzie go w szyję. Wreszcie i polowanie na człowieka zakończyło się sukcesem. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.